91. No, równe 90. No. I tak mamy. Zero seksu przez 3 dni, to wystarczy. Równe 56. Taka zrobiona na słuchanie. 70, 200. Dobra, 84, stać, brasz. No, dobra, proszę, nawet ciągle. Ja myślę, że 95 kilo, ale nie. Szpinka? O. Do kamery? 106. Panowie, 7 zrzuciłem. 82. Profesjonalnie nie jest. Do kamery? 90. Szpina? 1, 200. Dzień dobry, panie sędzio. Dalej przyjść, tego dalej przyjść. 5, 200. A ja się wstydzę, na przykład rozebrać przy ludzi. 6. Sikałeś? Nie, właśnie nie mogę zrobić kupy. Ma pan coś na to, panie doktorze? Żeby uprawić tutaj statykę jeli? Trzeba by pewnie poruszać tam całą maszyną. No kurwa. Nie ruszać. Czyli co, muszę pobiegać po korytarzu? Ja bym galoty zdjął i cię zasłonił. No i? Poczekaj. Się... Kurwa, to teraz siurdakiem to będę godzinę tu. Dobra, poczuj się jak pan w parku. Jak Chip and Dale. Jak pan w parku. Starszy pan w parku. I nie ruszaj. No, 88, 400. Dobra, dziękuję. Mam nadzieję, że Jay Silva nie będzie się dobra, czekaj. Jak kaszana jebnie owadę. Chcesz też Jayowi jakby był podtrzymać lepszyk? Dobra, mamy to. Ty się bijesz z tym kurwa karcianym Joe. A. Będzie, że on nie zniknie, nie wstanie. Puk, go nie ma. Dobra, rozbieraj się do naga, bo taki tu tradycja w klaucie. To jest pierwsze ważenie w tej federacji do rosołu. 112 800. No chyba, że chłopiec. Nie, nie, czekaj. Schudnij, kurwa, nie, człowieku, to jest niezdrowe, kurwa. Cholesterol. Cholesterol. Wieku może tak. Kurwa, popatrz, jak ty wyglądasz, chłopie, od tego cholesterolu. Weź tą walkę z kurwa. Mogę tylko lewej ręki używać, kurwa, ale ja muszę na walkę nie. 90 000. Ale wagę, bo o, ja myślałem, że to ja karma. Powiedz, spoko, nie? Także niby ten, ja niby jakoś wygląda. A nie zrobiłeś na golasa? To nie, to robimy jeszcze raz. Najniższą wagę miałem od kurwa teraz. W tym momencie, bo 90 nie pamiętam kiedy ważyłem. Wczoraj, przedwczoraj ważyłem 91. Dobra, i zapisujemy 66 równo, okej? Okay? I tak przytyłam. 48 i 6. Przytyłam kilo 6. Ale ładnie wygląda. 97. Przepinka, tak. Przepina do poty. Orzesz, kurwa, kabecja. Wczoraj mnie Lexus wypompowała przez przypadek. A ty byłaś świadoma, nieświadomie, a byłeś tam, to jest twoja promotorka. Ty, a gdzieś tam? Przestań z boku, czy nie? A, gdzieś ty się dusiła coś tam. Kurwa, tak o, ty. A oni się śmiali, myślę, że ja żartuję, ty, a ja nie wiedziałem, gdzie jestem. Myślałem, że jedną nogą jestem, kurwa, ze światło. Ty, patrzę, mówię, kurwa, gdzie jestem? Dobra, dawaj, kawa wjechała, widzę. Ci się śmieją. Kawa wjechała, czy podwójna? Koszuleczka. Nie wiem, podwójna, espresso. Posiadanie jestem. 93. Nie ruszaj. Staram się. 114 i 8. Szybinka? To jest 7 kg. Ogień. To idziesz teraz na śniadanie? Tak. A po śniadanku byś przyszedł tutaj? Na drugie śniadanie. Dobrze, a po śniadaniu przyjdziesz sobie porozmawiamy chwilę? Tak. Nie, pamiętaj zgodę od rodziców, Denis, nie? Tak, wszystko mam. Wszystko mam. Do pytunów, tak. Trzymaj się. To już się udało. Tak wygląda ten włoski, loczki, nie wiem. Wychodzi. Jest. 46 kilo równe. Dobra, udało mi się przytyć. Ja robiłam sparingi z laską, która ważyła 68 kilo i połamałam jej nos przez przypadek ten na przykład. No i... Kurde, w to co wy mówicie, tak, ja przepraszam ogólnie, ale ja nawet Zusy kiedyś powiedziała, że czy można wyrwać komuś kręgosłup czy coś takiego w czasie walki, to jest dozwolone. Mortal Kombat. No ostatnio troszkę mi emocje puściły, no na rodzinę się nie wjeżdża, to jest świętość, której się nie dotyka. Monika niestety przekroczyła pewną granicę, także... Jeszcze większy łomot dostanie, bo mam jeszcze więcej zapału, żeby ją po prostu naciukać. No i co, odebrałam właśnie akredytację, także oficjalnie już jest to taka podjarana, że to jest w ogóle masakra. No i co, plan na Moniczkę mam taki, że będzie duszonko Moniczka. A ja wiem, że to lubisz. No. Puść te fanfary. Co? Ziemianie tu nie wjechali z tymi dzidami. Tam jest taka dzida. 110, 6. 110, 109,4, tak? Tak. Dziękuję. Pozdrawiam. 92 kilo. No i kurwa, dwa tygodnie temu miałem 98. To jak? No, tak wyszło. Chory byłeś? Nie. Kurwa, ty wchodziłem przez dwa tygodnie do zimnej wody, wiesz, dla regeneracji, nie?
7 minut dziennie? Coś mięso, białko rzucę, żeby to nie. Ale ja mało jem, kurwa. Ale to łyta. Zwinniejsze. Na szczęście to nie mama. Nie, macie kaję małe ręce. Kurwa, by się mnie położył, to już lipę. How much salad did we eat? You're a Poland? You are Sarah? Yeah. 105.2. 105.2, yeah? 102. How much you think I'm worth? Euro? Yeah. 98. Oh, wrong. Huh? Alright, you see it. 102. 103.4. Narożniki i goście zawodników w kontenerze akredytacyjnym przy tym. Czyli wszystko, mogę uciekać. Tak? Czy jest Silva? Tak. No. To Thomas? Yes. Can I get one of those? I don't have you in our reputation system. No? You will fight here? Yeah. I need to call to Kacper. Kacper, jesteś w hotelu? No. Why black? I'm black. But no. Why? No. Yes. No. What is that for? After party. After party? Thomas. After party? No. This is for me. For me and you? Okay. Later. Let me get the gold too. No. Come on! No! Why are you so mean? Tak, jest na pierwszym piętrze w sali. Przy... Why? To nie ma. Masz czy nie? Masz czy nie? No. We need to wait for Kuba. I must see you right now. Okay. Ugly? 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 Hot? Ugly? Ugly? Extra ugly. Alright. Good. Extra. Thomas Arara! But this is not you. That's my name, Thomas Arara. They fucked up the picture. The same. Oh my this god. This is you? My name is Thomas Arara. You know, it says right there Thomas Arara. You don't see it? No proszę. I ktoś proszę. Zjawił. Kurwa! Kurwa! Kuba! Popatrz, popatrz, to jest bardzo ważne. I said Thomas Arara, that's not me. That's my name, Thomas Arara. They fucked up in the picture. On kwam. Kurwa. You lie me. No, I don't lie to you. Look at here, you see me here? ID card, please. Okay, you see me here? Ty, bo my od Mantura dostaliśmy, że to jest on. Pardon, the second info? A to jest on? Nie. Yeah. Kurwa, Thomas Arara. Czyli ty jesteś Jay Silva? Do I look like him? Yeah. Why? Because I'm black? You're racist. You said that. No, because you look at me like the only black guy here. Czy to jest Tom? To jest Tom? This guy is fucked up, man. It's not me, my name is Thomas Arara. No, you're Jay Silva. No, I'm not Kuba Jay said that. Kuba said that? Kuba lied to you. ID card, please. Where is your passport? My passport is in the room. Call the police. You said, what's your name? I said, Thomas Arara. And you trying to give me somebody else's name? Here you go, Jay. Are you racist? No. So why you give me the black guy? Why can't I be white? Because you are not Michael Jackson. Here you go. On z Tomkiem będzie się bił? Michael Jackson or what? Come on. Black or white? Yeah. You know that song. Yeah, now I need some bracelets. No, you don't need that. Dlaczego on mnie kłamał? Trzy, dwa, jeden, kamera, akcja! Będzie zabawa, jutro pokażę, dzisiaj to wiesz. Dzisiaj to przytulanie będzie, przytulanko. Boksik będzie. Nic więcej wam nie pokażę, bo tak to jutro nie będzie niespodzianki. Karabiny nabite? Zobacz. Bum! He's thinking... Uratujecie. Poczekaj, ten! He's thinking that I fear that this animal. But Caesar, not fear.
Come. Nogi nie ma. Come with me. Come with me. Yeah, yeah. He's gonna jump in another thing. Do torby. Do torby. Nie, nie, kurwa. He's gonna bite his balls. Ah, then he's fucked. Go, keep going. Keep going. To his face now. He's here. Yeah. He fear me. Yeah, okay. Wait until she bites you, that little bit. Kończy. Uh-oh. Yeah. Będzie górą, wyjdzie dołem. Puść go. Najpierw kilka czasu zrobię, potem wejdzie braciak, zrobimy parę rzutów. Taka pokazówka, nie? Żeby nie było nudno, jak każdy robi. A chcesz coś udowodnić, się mnie dowiarką? Wiesz co, nie, no... Ja znam swoją wartość, nie każdy musi mieć osiągnięcia sportowe, a to co swoje przetrenowałem, to przetrenowałem i jutro to pokażę. Rozpoczynamy oficjalnie Media Training! Jezus Maria, ich jest dwóch! No i rekordista będzie się zastanawiał, który wejdzie do klatki? Piotrek jest trochę cięższy, chyba nawet 10 kg od swojego bliźniaka Pawła. Więc tylko po masie, a tak to są fajne. W ogóle muszę zacząć, czy tatuaży też nie mają takich samych. Nie wierzę w to, że tak minie. Wydaje mi się, że to też jest poporyka robione. W sensie takim, żeby mnie troszeczkę zmylić. Ale już tam trenerski czuwa, tak żeby podujemy na sytuację, proszę Państwa. Legendarny trener Neumana jest biegł na roziku. Jak myślisz, czy to wspomoże go? Tak! To ci powiem, kurde, to się nawet nie wiedziałem, bo on wczoraj z nami był na mojej rozgrzewce. Całą moją rozgrzewkę oglądał. No ale tam żadnego game planu nie... żebym nie powiedział game plan. Żadnego game planu nie ujawnialiśmy, także raczej nie wie, co jest 5. I pójście po nogę! Jeśli taki scenariusz sprawdzi się jutro, potężny tłumacz będzie się miał z czego tłumaczyć. W tym momencie już się kończy zabawa. Nie przyszliśmy się tutaj cackać, tylko się napieprzać, więc już się zaczęło, po prostu. Tomek, nawet nie wiem jak szalony reporter ma na imię, Tomek, to jest Tomek. Wydaje mi się, że Tomek tam bije coś w dupsko i jakiś meldoje na pewno wciska. Ja jestem całkowicie czysty, więc może mieć więcej siły niż ja, gdy byłem w jego wadze. To na pewno, ale to wszystko, nie? Sama się ubawiłaś. Tak jest. To jest młoda dziewczyna, która ma zaledwie 19 lat. Ona jakby to jest dla niej nowy świat. To, że ona sobie siedziała gdzieś tam nagrywała TikToki na Melinie u Magikala, to nie znaczy, że ona była jakąś super influencerką. Ona nie jeździła po eventach. Ona nie wiedziała, jak to wszystko wygląda, a przyjechała na konferencję i uważam, że i tak świetnie sobie poradziła, gdzie wszyscy na nią wtedy wsiedli. Ludwiczek, szalony reporter, Monika. Ona biedna musiała stawić temu czoła i uważam, że i tak sobie naprawdę super poradziła. Jest młoda, uczy się i uważam, że czekają świetlana przyszłość. No wiem, staram się bardzo. Ale proszę Państwa, masz teraz kupić na walce, a nie już to na tym miejscu. No chociaż o kwiatkach pamiętam, że lubię kolorowe. Poszło. Okej, okay, to jest plan na niego. Będzie go bił bardzo mocno, a później go podda. W walce K1, okej. Okay. Jay chyba nie chciał pokazać tego, co umie, albo pokazać tego, czego nie umie właściwie. Wiadomo, sprawą jest, że z ciekawością wypatrywałem, co tam się będzie działo i czuję się troszeczkę rozczarowany, ale takim szelmowskim uśmieszkiem wiedziałem, skąd się dobierze. A jak go oceniasz w ogóle? Czy on jest w formie? No bo on kiedyś w dużo niższej wadze występował, teraz trochę przybił. Jak myślisz? No trochę chemii wjechało i wiadomo, troszeczkę masy też nabrał. Ale tak, właściwie nie wiem, nie można go nazwać urodzonym ciężkim, nie jest urodzonym ciężkim. To, że ktoś dobił troszeczkę wagi, to znaczy, że ogarnia walkę w heavyweight, a ja takich pojedynków stoczyłem naprawdę dużo i uważam, że ogarniam. No more talking after this, so he's ready to kill or be killed, you know, like I said, it's been a long time. He's a great guy, he's a great fighter, so now I just want to go out there, put my skills. And see who was the best, you know. And I know I'm gonna be the best that night, Saturday night. Unfortunately, he's a good fighter, but unfortunately, he's not gonna be his night. Because I've done way too much with this fighter and I'm not gonna lose now. Wiesz co, sam właściwie też dzisiaj gdzieś tam już byłem o to zapytany i moja wizyta na Torwarze, kiedy aktywnie biorę udział, to ja w ogóle przypomniałem, że w 2010 roku dostałem taki potworny, nieprzyjemny knockout.
I tak sobie ktoś przez Arara KO na YouTubie, to niestety, ale wyskakuje mój ciężki knockout. Później miałem kilka walk, faktycznie chyba na Fenie. Miałem na torwarze, no ostatnia moja potyczka na torwarze to właśnie walka z Arkiem Brzoskiem. To skończyła się przegraną, ale na szczęście będzie okazja, żeby to miejsce zostało zapamiętać lepiej w mojej głowie. Jako zawodnik zawsze charakterny. Zobaczymy, czy przeniesie to także do klatki. Obydwaj niewiele pokazaliśmy, ja tam generalnie nie mam się z czym ukrywać. Ja jestem pewnych swoich umiejętności, wiem co pokażę jutro, wiem, że to wygram. Tomek jest mniej pewny zdecydowanie, ukrywa, chce mnie czymś zaskoczyć, życzę mu powodzenia, ale to się nie uda. Spoko, no bez słów, intensywnie, co tu dużo gadać, no jutro się wyjaśni wszystko w oktagonie. No. Nie no, kurs to w ogóle te kursy, ja nie wiem z jakiej czapy to jest brane i jacy strategzy to obmyślają, ale to jest jakieś nieporozumienie, ale z drugiej strony no jakby średnio mnie to interesuje, bo wiem, że wygrywam i wiem, że będzie to dobra walka z mojej strony. Czujesz po tym, co pokazał twój przeciwnik? Jak oceniasz ten pokaz? Trochę Marcin się zmęczył, ale wiadomo, ma swoje lata. Nie, jest wszystko ok! Rozgrzał się dopiero. No właśnie, po prostu miło mi poznać, bo pierwszy raz się widzę na oczy, po prostu cały gameplan mi strzelił. No trudno, muszę sprostać. Dzisiaj godzina 15, Sławek wykonał do mnie telefon. Troszkę byłem zdziwiony w ogóle, że dzwoni, bo ostatnimi czasy się nie odzywał. Zapytał, czy byłbym skłonny wyjść do tej walki. Od razu odpowiedziałem stanowcze tak i jestem tutaj. A co mi towarzyszyło? No dużo emocji na początku, a teraz już jestem dużo, dużo bardziej spokojny. Nie oszukujesz, skoro wchodzisz na ostatnią chwilę, to raczej jakieś przynajmniej treningi odbyłeś kiedyś. Kiedyś trochę odbyłem, ale ostatnimi czasy, bo było tego bardzo mało. A wczoraj jeszcze miałem niespodziewane pępkowe kolegi, więc jest wesoło. No, można powiedzieć, że wychodzę na pełnej fantazji. W stylu trochę Sławka Peszki. No tak, no w końcu tyle, żeśmy się kumplowali, że mamy podobne upodobania. Na ostatnią chwilę doszła do nas sytuacja, że niestety bomba nie stawi się u nas jutro z przyczyn, pewnie wielu was przeczytało. Natomiast alternatywą, którą ja się bardzo cieszę, Błażej Augustyn, szybki telefon do niego, wiedziałem, że jest w treningu. Przyjął to od razu, przyjechał prosto z Wrocławia, 400 km na gazie, żeby zdążyć na wrażenie. Udało się, mam drugiego piłkarza w federacji, także jazda! To jest pojedynek, na który wiele osób czekało, który miał się odbyć, ale się nie odbył. Zobaczymy. Tego można się było spodziewać. Mam nadzieję, że teraz nie spierdolisz tej walki. Co to? Co ty, człowieku, gadasz? Dobrze wiesz, że mnie oszukali również ciebie, więc skończ pierdolić. Ja nie mam zamiaru nic mówić, wychodzę jutro do oktagonu, kurwa, wciągam cię pod wodę i cię tam utopię. Tyle mam ci do powiedzenia. Widzimy się jutro w oktagonie. Bez mózgiem przepychał, bo jutro mam walkę i chcę ją wygrać. Jest to dla mnie najważniejsze. A po walce zobaczymy, co będziesz miał do powiedzenia. Wiesz co, to był ciężki dla mnie czas naprawdę. Wiesz, stałem się w pewnym momencie najbardziej znienawidzoną postacią w Polsce. Nie ze swojej winy, bo naprawdę dobrze się przygotowałem do tamtej walki. Zresztą, no naprawdę, te osoby, które mnie śledziły, widziały, jak jestem nastawiony, byłem na to przygotowany i wychodziłem z dużo mocniejszymi rywalami. Zostałem oszukany, zostałem brzydko potraktowany i nie udało się tego jakby dopiąć, więc przeszedłem naprawdę ciężki czas później, ale wstałem i dzisiaj jestem tutaj, a jutro idę udowodnić wszystkim, że się myliłem. Parę dni temu dowiedziałem się, dostałem propozycję walki z ciosem. Mam nadzieję, że teraz mi nie ucieknie. Jutro zobaczycie mnie w końcu w akcji w oktagonie. Najlepsze wsparcie to jest rodzina, pamiętajcie. Też Patryk Gleba będzie ze mną, jutro w narożniku. Też większe jest dobre wsparcie i się już nie mogę doczekać. Szacunek, ale i pokazanie siły. Dobra forma. Najlepsza. Cesarz Juliusz Cezar podbił kiedyś całą Europę. Ja swoim mistrzostwem Europy również tego dokonałem. Cesarz jest nieodwołalny i panujący, dlatego bo podchodzi do każdej bitwy z każdym rywalem. Bitwę można przegrać, ale cesarzem już się jest na zawsze. Barbarzyńców nie podbił. Dlatego
Dlatego ta bitwa odbędzie się jutro. Marcin El Testosteron Najman, Andrzej Fonfara, jutrzejszy main event, Cloud MMA 1, Torwar zapłonie. Musicie być z nami, bądźcie z nami. Kupujcie pay-per-view. 13 walk, co wy zrobiliście? Za dużo, ja nie wiem, co się odwaliło w ogóle. Ja byłam przekonana, że 12 to już jest dużo. Gdzie jest moja asystentka? A, tu jest. Weź, trzymaj torby, przysłuż się do czegoś, okej? Okay? Bo ostatnio naprawdę już mnie zaczynasz w górze. W każdym razie 13 walk moim zdaniem, what the fuck, bardzo dużo. Ale no co, ludzie lubią walki, chcą dymów, więc 13 walk. Dong po! No Denis Labryga, co mogę powiedzieć? Jestem bardzo dumna z niego. Ale co ty tu stoisz tak naprawdę? Wyjdź z kadru! Co za bezczelne babsko, wszędzie musisz się wciskać. Nie, nie, nie. Jeszcze w takim dekolcie. Gdzie ty jesteś? Wstyd, naprawdę, wstyd. W każdym razie Denis Labryga, bardzo dumna z niego jestem. Widzę cząstkę siebie w nim, naprawdę. Serce do walki, te ciosy, to jest naprawdę pięknie. Tak patrzeć, jak ludzie się inspirują. Cieszę się, że Paulina jest u was. Paulina w ogóle bardzo duży progres zrobiła od ostatniej walki. Naprawdę to jak on... Nie? Chodź, już możesz wrócić. Mogę coś powiedzieć? Słuchamy. Ja robiłam sparingi z Pauliną Hornik i zrobiła bardzo duży progres i dobrze się bije. Okej, dziękujemy. Za dużo już. Uważam też, że Paulina Hornik naprawdę bardzo duży progres i jestem bardziej za Mrs. Honey, dlatego że chciałabym, żeby Mrs. Honey potem z Fagatą zawalczyła, moją asystentką, ale myślę, że Hornik tutaj może wygrać. Fortuna sprzyja tym, którzy grają. Więc na co jeszcze czekasz? Załóż konto i odbierz 3 zakłady bez ryzyka na start.